Gerber Spine. Dzień dobry. Nóż, który ostatecznie okazał się niezwykle ciekawy, a stałem się jego posiadaczem zupełnie przypadkiem. Bardzo przypadł mi do gustu, ale ma sporo wad, o których dziś opowiem. Gerber Spine wydaje mi się, że występuje tylko w takim zielonym kolorze. Jest to nóż typu full tang, czyli zrobiony z jednego kawałka metalu, który ciągnie się od ostrza po rękojeść. Cała rękojeść jest wykonana z gumy przytwierdzonej w dwóch miejscach do tego kawałka blachy, który stanowi nasz nóż. Tutaj na górze jest takie wyżłobienie. Służy ono do tego, aby to coś, czyli ten kawałek plastiku, w którym przenosimy ten nóż, był w stanie się wkliknąć, zaczepić i w sposób w miarę bezpieczny powodował, że możemy to przenosić. I to jest w zasadzie w założeniu, czyli w teorii, całkiem niezły pomysł. Druga rzecz to klips. Olbrzymi klips, który jest tutaj przymocowany do tego, do tej plastikowej kabury dwoma śrubami z ładnym logo Gerbera w tym miejscu. Stalowy, solidny, trzymający, może niespecjalnie, nie jakoś wybitnie, z tego względu, że ta sprężynująca blacha jest dość długa, w związku z czym dość łatwo to odgiąć. Natomiast z plusów, jaki to powoduje, to szerokość, w zasadzie wysokość pasa, na który to możemy zamocować, na przykład na pas biodrowy do plecaka w zasadzie, jaki by on nie był, to możemy go dzięki temu zamocować na takim właśnie pasie. Na każdym innym również. Nóż wykonany jest, jak powiedziałem, z innego kawałka metalu. O dość ciekawym kształcie głowni. Niezbyt agresywnym, ale całkiem fajnym. Natomiast nie to jest moim zdaniem cechą, na którą należałoby zwrócić uwagę, aczkolwiek nie jest to cecha, którą należałoby pominąć. Natomiast istotniejsze moim zdaniem jest ta gumowa rękojeść, która jest bardzo, bardzo gruba i bardzo, bardzo wygodna. Świetnie leży w dłoni i nawet mokry ten nóż bardzo pewnie trzyma się w ręce, nie wyślizguje się i jest super wygodny. Nóż od Gerbera wykonany jest w Chinach, co uświadamia nam nie tyle made in China na opakowaniu, ale również stal, z jakiej jest wykonany, bo jest to chińska stal CRMOV, dość charakterystyczna dla chińskich, dla produkowanych w Chinach narzędzi. Natomiast jest to stal w zasadzie poprawna, całkiem w porządku. Nie jest niczym nadzwyczajnym, rzadko spotykanym, ani niczym, z czego bym się jakoś specjalnie, czepiał. Tutaj mamy kwestię ceny. Trzyma swoją ostrość całkiem nieźle. Również ostrzy się dość łatwo. Jest to całkiem w porządku stal. Nie rdzewieje. Jak widać, ostrze mamy wykończone techniką Stonewash, co powoduje, że refleksów światła za bardzo to nie łapie, jak również ewentualnych drobnych rys na tym nie widać. Jest to całkiem w porządku rozwiązanie, które też nie jest niczym nadzwyczajnym. Często stosowane, jeżeli nie mamy czarnej oksydy albo jakiejś powłoki na, tudzież w jakimś innym kolorze powłoki na samym ostrzu, to takie wykończenie Stonewash też jest całkiem niezłe. Dość popularne w budżetowych nożach. Tak, to jest budżetowy nóż do lasu, który wydał mi się dość ciekawy z tego względu, że właśnie był dość tani. I jak na swoją cenę całkiem nieźle zrobiony, dobrze zaprojektowany. Co mogło pójść nie tak? Przeglądałem ostatnio internet, nie znalazłem takiego zestawu, w jakim go kupiłem. Natomiast czy warto kupić taki nożyk do bushcraftu? Przynajmniej tak jest targetowany przez producenta, tudzież dystrybutora, że to jest nóż do bushcraftu. Na początek porównałbym to do innego noża do bushcraftu od Gerbera. Porównując te dwa noże, widać, że nasz Spine jest niewiele, ale jednak większy. Większy i też oczywiście cięższy. Ten jest oczywiście zrobiony w zupełnie inny sposób, inną techniką. O tym
noż było w tym filmie, natomiast jest też zupełnie w innym przedziale budżetowym. Jeżeli chcemy przejść na drugą stronę budżetowości, to jest Mora Companion. Zdecydowanie tańszy nóż od naszego Spina o porównywalnej wielkości. Oczywiście nie mamy tutaj do czynienia z nożem tak samo szerokim. Jeżeli chodzi o długość, jest to porównywalna długość. Mora jest oczywiście lżejsza. Mora nie jest full tangiem. Wykonana jest oczywiście z innej stali. Jest delikatnie mniejsza, ale jakby porównać to wypada. Przynajmniej jeżeli mówimy o kontekście bushcraftowym. Aczkolwiek ta mora zrobiona z nierdzewki jest zrobiona w ten sposób, że krawędź, dzięki której mielibyśmy krzesać, jest dość obła. Nie jest to w przypadku mory największy atut. Oczywiście są mory, które mają taką cechę, ale są to inne, droższe mory. I na przykład, jeżeli popatrzymy na Principla, Principle ma oczywiście te krawędzie, którymi można skrobać, i krawędzie, i którymi można krzesać. Są one zrobione w sposób optymalny do tego celu, czyli mamy ostrą krawędź wyszlifowaną na 90 stopni i jest to do tego celu idealne. Jak jest ze spajnem? W spajnie mamy coś pomiędzy. Mamy tu owszem 90 stopni, natomiast nie jest to tak agresywnie wykończone jak w Principlu, ale też nie tak łagodnie jak w morze, więc coś pomiędzy. Ja pamiętam, że kiedyś mówiłem, że jest to dość słabe pod kątem krzesania. Jak widać w kwestii krzesania mamy tu ślady po krzesiwie, to znaczy da się. Iskry z tego nie wychodzą jakieś wybitne, natomiast da się, można tego używać do krzesania ognia przy pomocy krzesiwa, natomiast nie jest to najwydajniejsze, jeżeli chodzi o tego typu zastosowanie. To w takim razie do czego się ten nóż nadaje najlepiej? Oczywiście do cięcia wszystkiego tak naprawdę. Jeżeli chodzi o pracę w drewnie, jest to świetne narzędzie, ponieważ jest bardzo, bardzo wygodne. Nie jest super ostre, ale to oczywiście można sobie we własnym zakresie doprowadzić do stanu oczekiwanego przez nas. Ja nie jestem fanem super ostrych noży. Nie są mi one po prostu potrzebne aż tak. Naostrzone aż tak. To, co mamy tutaj, w zasadzie jest wystarczające do tego, żeby pierzaste patyki zrobić. Do batonowania również się to nadaje. Aczkolwiek nie jest to za długie, w związku z czym batonować tym oczywiście łatwiej trochę niż Principlem, natomiast wiadomo, że pełnowymiarowy duży nóż do bushcraftu, tak zwany bushcraftowy nóż do batonowania, sprawdzi się oczywiście lepiej. Zatem ustaliliśmy już, że jest to średniej wielkości nóż, coś pomiędzy nożem klasycznym od Gerbera oczywiście, czyli właśnie takim Principlem tudzież jakimś Terracraftem, a czymś w rodzaju Mory Companion, czyli takiego budżetowego noża do tego samego celu, sprawdzający się troszkę lepiej od samej Mory Companion, z tego względu, że krzeszę troszkę lepiej. Ostrze ma oczywiście zupełnie inaczej poprowadzone, natomiast to są detale, szlif skandynawski oczywiście jest świetny do pracy w drewnie, tutaj takiego nie mamy, co nie przeszkadza nam w zasadzie w tym, żeby w takim zastosowaniu się też sprawdził, z tego względu, że do szlifu skandynawskiego oczywiście potrzebujemy troszeczkę mocniejszej stali, troszeczkę bardziej trwałej, natomiast tu ten szlif, który tutaj jest zastosowany, jest w zasadzie w zupełności wystarczający do tego, aby to działało po prostu. Zatem gdzie jest haczyk? Pierwszym haczykiem i czymś, do czego cały czas nawiązywałem, jeżeli pojawiał się ten nóż w jakimś filmie i na co zrzędziłem przeważnie, to ten plastikowy pokrowiec kabura. O ile pomysł, zamysł, koncepcja jest słuszna, ciekawa, niebanalna, dość wygodna w teorii, o tyle w praktyce nie wygląda to już tak dobrze, z tego względu, że jest to skonstruowane w ten sposób, bardzo prosto. Ten element teoretycznie się lekko odgina z tego względu, że mamy tu wycięcie zrobione i pozwala nam to odhaczyć ten nóż, który ma tutaj taki ząbek. Tu w środku oczywiście też jest ząbek, który się po prostu zahacza, co słychać. I to się trzyma bardzo dobrze. To działa całkiem nieźle. Druga kwestia,
Tu w środku oczywiście mamy dziurkę, która, dzięki której woda, jeżeli by nam się tutaj dostała, po prostu wypłynie, odparuje i nóż nie będzie nam rdzewiał. To jest również całkiem w porządku. Kolejny plus tej kabury jest to właśnie ten uchwyt, który jest bardzo, bardzo szeroki, mocny, bo jest stalowy i dzięki temu możemy zamocować ten nóż praktycznie do wszystkiego. Natomiast ma to oczywiście swoje minusy i tak powoli przechodzimy do wad tego rozwiązania. Co jest moim zdaniem tutaj największą bolączką tego noża, to właśnie ta kabura. I największe minusy to właśnie będzie, począwszy od tego klipsa, który jest długi, co powoduje, że ta sprężystość jego jest, to trzymanie na nożu jest umiarkowanie mocne, to znaczy jeżeli to wsuniemy gdzieś, to bardzo łatwo go wysunąć w górę, więc należy uważać, żeby go nie zgubić. Oczywiście można to sobie rozwiązać w ten sposób, żeby na przykład tych dziurek, które tutaj są, użyć do tego, aby sobie to przymocować w sposób nieco bardziej trwały do miejsca, do którego to mocujemy. Natomiast sam z siebie ten element, który tutaj jest bardzo obły, nie ma tutaj w zasadzie niczego twardego, niczego ostrego, żadnej ostrej krawędzi, która by się zahaczała, powoduje, że brak takiej właśnie ostrej, bardziej kanciastej krawędzi powoduje, że ten nóż zarówno łatwo wsunąć, jak i wysunąć. Drugi element, który jest moim zdaniem tragiczny, jeżeli chodzi o to rozwiązanie, jest rodzaj plastiku, którego tu użyto. To znaczy, teraz jest około 31 stopni i działa to w ten sposób. Bardzo łatwo to wsadzić, wyciągnąć. Pewnie się trzyma i jest w porządku. Natomiast w temperaturach poniżej 15, poniżej 10 stopni w zasadzie ten plastik twardnieje. W związku z czym, o ile trzymanie nadal będzie dobre, o ile wsadzenie noża do środka i wkliknięcie nadal będzie w porządku, o tyle wyjęcie go już, bo musimy tutaj dokonać pewnej gimnastyki palca, to znaczy użyć pewnej siły, żeby to się delikatnie odgięło. Jeżeli ten plastik trochę zesztywnieje, a zesztywnieje, gdy się zrobi zimno, to jest już nieco trudniejsze, to znaczy trzeba się z tym czasami bardzo posiłować, aż palec boli. U niektórych użytkowników duże siłowanie z tym powodowało, że to pękało. Dlatego uważam, że na lato super, natomiast w każdej innej porze roku jest to dość toporne i naprawdę bardzo upierdliwe w użytkowaniu. Teraz może standardowo przejdziemy do tego, co tutaj o tym napisał producent i czy to się zgadza. Producent, tudzież dystrybutor, Spine, nóż bushcraftowy. Nie byłbym tak kategoryczny w kwestii przeznaczenia tego noża, ale okej. Idealnie nadaje się dla fanów bushcraftu oraz biwakowania w lesie i to wydaje mi się lepsze określenie. Konstrukcja full tank, gruba głownia, profilowana rękojeść, świetnie sprawdza się w czasie budowania schroniska lub przygotowania ogniska. Okej. Pochwa z wewnętrznym systemem blokady, co zapobiega zgubieniu noża, oraz klipsem, który umożliwia wpięcie do paska. Dodatkowo otwór do przewiązania linki w dolnej części rękojeści noża. Jak najbardziej to się zgadza. Cechy produktu zaprojektowane do bushcraftu, wysoka jakość wykonania i materiałów, konstrukcja full tank, pochwa z blokadą, dane techniczne, długość całości to 21,3 cm. Natomiast długość samego ostrza to 9,4 cm. Waga 153,1 g i stal 7CR17MOV. Jak widać, opis nieszczególnie rozpisano się na ten temat. Zatem nie było dużego pola do tego, aby za bardzo naściemniać. Ogólnie się ten opis zgadza. Warto takie rzeczy weryfikować, bo czasami z tym bywa różnie. Reasumując, dla kogo taki nóż? Moim zdaniem właśnie dla początkujących bushcraftowców, tudzież komuś, na kogoś, kto nie jest jakoś specjalnie wybredny, jeżeli chodzi o noże, nie ma po prostu dużych potrzeb. Pod kątem, do którego został zaprojektowany, sprawdza się całkiem nieźle. Czyli podsumowując, rękojeść
świetna, naprawdę świetnie trzyma się w ręce. Rozmiar nie za duży, nie za mały, w sam raz. Profil głowni też wydaje mi się całkiem w porządku. Stal, nic wyszukanego, całkiem niezła pochwa. Słaba, natomiast wystarczająca i można sobie z nią ewentualnie poradzić. Czy jest to coś wybitnego? Oczywiście nie. Gdyby cena tego narzędzia była zdecydowanie mniejsza, to znaczy 100 zł, może nawet mniej, byłaby to całkiem ciekawa propozycja. Jeżeli za taką cenę uda nam się go kupić, będzie to całkiem ciekawa alternatywa do innych noży. Natomiast jeżeli w cenie, w której obecnie to występuje, przynajmniej w takich cenach, w których ja to widziałem, około 200 zł, wydaje mi się, że są lepsze noże, które możemy kupić w takich pieniądzach.